Namawiamy Państwa do zwiedzania niezwykłych miejsc w powiecie wrocławskim. Są tutaj urokliwe miasteczka i niezwykłe zabytki. Można to robić na wiele sposobów. Samochodem oczywiście jak najbardziej, ale robimy to wtedy szybko, nie zauważamy szczegółów i możemy pominąć naprawdę prawdziwe perełki. Można to robić pieszo. Poczujemy co prawda zapach skoszonej trawy, ale będziemy to robić bardzo długo. Dlatego złotym środkiem dla każdego jest rower. Powiat wrocławski na rowerze. Szybko możemy zmienić plan naszej wycieczki, trasę, znaleźć taką, na której będziemy się czuć najlepiej, tak jak tutaj w Topaczu. Ale wycieczkę zaczynamy od trasy numer 10. To odcinek szlaku wokół Wrocławia, biegnący najpierw przez malowniczy park krajobrazowy Dolina Bystrzycy, a w drugiej części rolniczymi terenami Równiny Wrocławskiej. Bliskość Wrocławia powoduje, że tereny te są wręcz usiane ciekawymi zabytkami. Wieś Samotwór, a w niej elegancki, klasycystyczny pałac. Tę wiejską siedzibę pod koniec XVIII wieku zaprojektował wyjątkowy architekt Karl Gotthard Langhans, twórca bramy brandenburskiej w Berlinie. Nad bramą wjazdową znajduje się herb Richthofenów, dziadków słynnego czerwonego barona, asa lotnictwa z I wojny światowej. Warto zobaczyć fasadę pałacu od strony położonego w lesie mostu na Bystrzycy, do której uchodzi w pobliżu Strzegomka. Jedziemy dalej do Smolca, gdzie znajdują się ruiny renesansowego dworu na wodzie z XVI wieku, który po neogotyckiej przebudowie w XIX wieku stał się pozamiejską rezydencją rodziny Wallenberg-Pachały. Dziś możemy oglądać tylko ruinę z wieżą i fragmentem murów. Stąd wyruszamy, by dojechać do wyjątkowego miejsca pełnego atrakcji. To zamek Topacz w miejscowości Ślęza. Jest to gotycka wieża mieszkalna jeszcze z XIV wieku, zbudowana przez ród Wierzynków, znany nam ze słynnej uczty u Wierzynka, którą rządził Kazimierz Wielki w Krakowie. I do tej wieży na początku XVII wieku ród von Vogt dobudował renesansowy dwór obronny o przepięknych, manierystycznych szczytach, takich pofalowanych właśnie. Wtedy były bardzo popularne takie właśnie zmanierowane szczyty, stąd nazwa manieryzm. Teraz jest tu luksusowy hotel z restauracją i spa. Dawne budynki gospodarcze dzisiaj również pełnią nową funkcję. W magazynie cukru znajduje się Muzeum Motoryzacji z wystawą dawnych samochodów i motocykli. W spichlerzu hotel z restauracją, a w stajniach i oborach eleganckie sale konferencyjne. Na dziedzińcu stoi również kolejna ciekawostka, parowóz wąskotorowy, oryginalny parowóz wąskotorowy. Mianowicie tutaj przed wojną znajdowała się cała sieć kolejek wąskotorowych, które prowadziły na okoliczne pola i do cukrowni na Klecinie. Wokół rozciągają się ogólnodostępne tereny rekreacyjno-sportowe z kortami tenisowymi i strzelnicą golfową, staw z pomostem i ścieżkami spacerowymi wzdłuż dawnej Młynówki i Ślęzy oraz ponad 50 hektarów parku. Opuszczamy zamek Topacz i jedziemy do Biestrzykowa. To tu znajduje się wyjątkowy zabytek. To gotycka wieża mieszkalna pochodząca z początku XV wieku. Należała do wrocławskiego biskupa i kapituły katedralnej. Z czasem stała się siedzibą administratora tutejszych dóbr kościelnych. Obecnie obiekt jest własnością prywatną. Po remoncie znów pełni funkcje mieszkalne.
To wszystko najlepiej oczywiście oglądać jadąc na rowerze. Sprzyja temu coraz lepsza sieć tras rowerowych wybudowanych przez powiat wrocławski. Tutaj w tej południowej części gminy Siechnice mamy w zeszłym roku oddany pierwszy etap drogi Radomierzyce-Biestrzyków z dużą wygodną ścieżką rowerową. Jesteśmy w trakcie realizacji drugiego etapu też ze ścieżką rowerową, która będzie połączeniem, i pierwsza i druga będzie włączała się we wschodnią obwodnicę Wrocławia, która swobodnie przeniesie tutaj od strony Biestrzykowa, Radomierzyc, Żernik w stronę poprzez Świętą Katarzynę i Winy do Siechnic, a i do terenów naszych leśnych, jedynych na terenie tej gminy, czyli Kotowic. Coraz więcej jest zabytków, które kupione przez prywatnych właścicieli są przepięknie remontowane i cieszą swoim wyglądem. Trzeba oddać takie podziękowania, hołd tym właścicielom, prawda? Czy mamy Galowice, którzy Państwo byli przed momentem, że to w sumie właściciele swoim własnym staraniem, finansowaniem dbają o te zabytki, odnowili je. Trzeba mieć świadomość, że nad tym wszystkim czuwa konserwator zabytków, który nie odstąpi od pewnych swoich wytycznych i założeń, a to są duże koszty, tak? Ale to też jest pasja, zaangażowanie. Trasa nr 19 to pętla wokół gminy Żurawina, prowadząca również przez rolnicze tereny równiny wrocławskiej z niezwykle ciekawymi zabytkami. Szczególnie w gminie Żurawina, wśród pól, tak naprawdę jest świetna ścieżka między miejscowościami, ponieważ jest kilka takich dróg i utwardzonych, i nieutwardzonych, gdzie można świetnie tutaj wykorzystać je w celach rowerowych i właśnie wycieczek rowerowych, rodzinnych, ale też ze znajomymi. Bardzo fajne, widowiskowe trasy. Największą atrakcją tej trasy jest kościół Świętej Trójcy w Żurawinie, nazywany perłą manieryzmu. Gotycka świątynia zbudowana została w XIV wieku na niewielkiej wyspie otoczonej wodami Żurawki. Na początku XVII wieku rozbudowano system ziemnych fortyfikacji bastionowych. Wtedy też rodzina von Haniwaldów przebudowała kościół w modnym wówczas stylu manieryzmu. Fasadę ozdobiono bogatymi szczytami i portalami, wnętrze pokryte jest XVII-wieczną polichromią i wciąż zachwyca. Na sklepieniu można rozpoznać scenę sądu ostatecznego, empory pokryte są scenami z życia Chrystusa, cytatami z Pisma Świętego i herbami fundatorów malowideł. Zachowała się także ambona. Wokół znajdują się świetne trasy do jazdy na rowerze. Od najbliższego czasu będę te piątki wykorzystywał do tego, żeby pojechać do pracy właśnie na rowerze, ale też jestem promotorem już od wielu lat rowerów w powiecie i w gminie Żurawina. Szczególnie tutaj codziennie praktycznie jadę po obiedzie na przejażdżkę i wtedy dokładnie lustruję nasze drogi też przy okazji powiatowej. Kolejną atrakcją na naszej trasie jest Muzeum Parowozów w Galowicach, zajmujące barokowy spichlerz o konstrukcji szkieletowej z 1730 roku. Można tu zobaczyć bogate zbiory dawnych powozów, sań, wozów strażackich, sprzętów podróżnych oraz końskich rzędów. Na teren dawnego folwarku można się dostać przez barokową bramę z pierwszej połowy XVIII wieku, a na dziedzińcu lipa, ponad 250-letnia. Urokliwa i przepięknie w lipcu pachnąca, słychać ptaki i roje pszczół. A to wszystko można oglądać, zwiedzając powiat na rowerze, planując trasy z przewodnikiem, bo tu znajdą Państwo szczegółowo opisane atrakcje mijanych po drodze miejscowości. I najważniejsze, pamiętajmy o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo musi być, stąd też kask. Zawsze tutaj dbam o to, ponieważ nie wiadomo, co nas zaskoczy i z której strony. Chociażby ostatnio nawet taki przypadek między nami, rowerzystami, też gdzieś znienacka wyjechaliśmy na siebie i kask uratował nas przed kontuzjami, więc polecam kask jednak tylko i wyłącznie dla swojego bezpieczeństwa.